Karolina Andraka. Zapraszam na kalendarium wydarzeń muzycznych w regionie. Aleksander Jewsiejew zaprezentuje ballady, ukraińskie dumki, pieśni folk, szlagiery i włoskie piosenki. Wystąpi 23 lipca o godzinie 19 w uzdrowisku Cieplice w pawilonie Edward oraz 25 lipca o godzinie 15.30 w kawiarni Bohema w Świeradowie Zdroju. Tego wydarzenia nie możecie ominąć. 25 lipca o godzinie 19 Michałowicka Scena w Górach zaprasza na koncert Stanisława Sojki. Z kolei 26 lipca o godzinie 19 również na Scenie w Górach odbędzie się koncert Olgi Abigail oraz Tango Atak z przepięknymi utworami polsko-żydowskich autorów. Gminny Ośrodek Kultury Mysłakowice zaprasza 26 lipca o godzinie 18 na koncert galowy, podczas którego wystąpią dwie sopranistki, Anna Patrys oraz Agnieszka Adamczyk w towarzystwie akompaniamentu Róży Wysockiej. 27 lipca odbędzie się 6. edycja Kalevala Spirit Festival. W tym roku w borowickiej Kalevali o godzinie 19 wystąpi najsłynniejszy lapoński muzyk Jon Henrik Fjällgren. W Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego w Cieplicach 28 lipca o godzinie 17 zaplanowano koncert cymbalowej muzyki Dusana Kotlara w ramach czeskiego cieplickiego muzykowania. Natomiast 28 lipca o godzinie 19.15 w Kościele Ewangelickim Zbawiciela w Jeleniej Górze na organach zagra Krzysztof Karcz. 25 lipca o godzinie 19 w Art Cafe pod pretekstem wystąpi duet Adam Pandarecki z utworami Jacka Kaczmarskiego. Od poniedziałku do niedzieli w ramach 25. Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy zaplanowano wiele koncertów. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie bach.pl w zakładce Program. 28 lipca o godzinie 18 Centrum Kultury Muza zaprasza na koncert w Muzycznej Altanie w formacji Asocjacja SL. W ramach Vertigo Summer Jazz Festival oraz w klubie Vertigo przez cały tydzień odbywać się będą klimatyczne koncerty. Szczegółowy program dostępny jest na stronie vertigojazz.pl. 23 lipca o godzinie 20 w synagodze pod Białym Bocianem zaplanowano koncert w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej. Wystąpi kantor Izodoro Abramowicz wraz z chórem synagogi Pestalozzi-Strasse. 26 lipca o godzinie 19 na dachu hotelu Monopol wystąpią artyści sceny Pod Regałem z największymi przebojami zespołu ABBA. Narodowe Forum Muzyki zaprasza 26 lipca o godzinie 19.30 na kino organowe. W programie pokaz filmu niemego Wielka Parada wraz z muzyką improwizowaną na żywo. W Teatrze Comeback 27 lipca o godzinie 19 zaplanowano spektakl muzyczny upamiętniający twórczość Cypriana Kamila Norwida. W Operze Wrocławskiej 28 lipca o godzinie 13, 15 i 17 odbędzie się koncert pod tytułem Hiszpańskie popołudnie w ramach cyklu koncertów letnich. Podczas Wrocław Summers Classics 2024 zaplanowano kilka koncertów w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie filharmoniauniwersytecka.pl w zakładce Koncerty. I na koniec warto wybrać się na Ostrów Tumski do Kościoła Świętego Krzyża, gdzie wystąpią Michał i Wojciech Kopycińscy w trakcie festiwalu Non Sola Scripta.